Dzień dobry Państwu. Ostatnim razem recenzowałem znakomitą książkę Khaleda Hosseiniego Chłopiec z latawcem, która to wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Tym razem przeniosłem się jeszcze bardziej na wschód, do Japonii. Sięgnąłem bowiem po książkę Toshikazu Kawaguchi Zanim wystygnie kawa. Czytając książki autorów z odległych zakątków świata, jestem nieodmiennie zaskakiwany, jak wielkie różnice kulturowe występują na tej naszej maleńkiej planecie. Wszędzie są to wciąż ludzie, mają podobne problemy, podobne uczucia nimi targają, a jednak czasami jest mi trudno zrozumieć tych ludzi. Ich podejście do życia bardzo różni się od naszego i absolutnie nie chodzi o wartościowanie. Ich wizja świata jest po prostu inna, a przyjrzenie się jej, a tym bardziej podjęcie próby zrozumienia bardzo poszerza nasze horyzonty. Taką inspirującą książką jest niewątpliwie książka Zanim wystygnie kawa. Autor zaprowadził nas do niewielkiej kawiarni, schowanej gdzieś pod ziemiach jakiegoś budynku, gdzie kompletnie nic się nie dzieje. Gdzie przy kilku stolikach spotykamy maksymalnie 3-4 gości, którzy niespecjalnie ze sobą rozmawiają. Piją kawę. Pamiętacie taki film Jima Jarmusza, Kawa i papierosy? Jest tam kilka scen, gdzie dwie osoby piją kawę, palą papierosy, tak, tak, były takie czasy, że w restauracjach można było zajarać sobie szluga. Wyobrażacie to sobie? No i oczywiście sobie gawędzą, bardzo nieśpiesznie, w zasadzie o niczym. A w tym moja ulubiona scena z Iggy Popem i Tomem Waitsem. Zero tempa. A dialogi wciskają pod podłogę swoim ciężarem gatunkowym. Ale to ma swój niezwykły urok. I właśnie podobny klimat spotykamy na początku książki Zanim wystygnie kawa. Tyle, że w przypadku tej powieści to zaledwie wstęp, rozgrzewka. No, może trochę przesadziłem z tą rozgrzewką, bo to taka rozgrzewka polegająca na leżeniu na kanapie. Ta kawiarnia ma swoją niezwykłą tajemnicę. Otóż jest tam takie miejsce, jedno krzesło, przy jednym ze stolików, z którego można odbyć podróż w czasie. Co ciekawe, pierwsze dwie osoby, które poznajemy, decydują się podobnie jak większość wcześniejszych podróżników na podróż do przeszłości. Zastanawiające jest to, że wszyscy uczestnicy są informowani o całym szeregu ograniczeń nałożonych na tę podróż. Najważniejsze z nich stanowi, że ta podróż do przeszłości niczego nie może zmienić w teraźniejszości. To po jakie licho taką podróż odbywać? Co jest człowieku, że mimo wszystko taka podróż wydaje się ciekawa, że chce mimo wszystko ją odbyć? Pierwsza podróż odbywa się z wyjątkowo banalnego powodu. Drogi, dwojga ludzi się rozchodzą, a jakże oboje chcą kontynuować swoje kariery zawodowe. Więc on wyjeżdża do Stanów, ona zostaje w Japonii. Rozdzieli ich ocean spokojny, a czy zaznają spokoju w życiu, nie wiadomo. Mentalność przeciętnego Japończyka jest jeszcze bardziej odległa od mentalności przeciętnego Polaka niż odległość z Tokio do Krzemowej Doliny. A wydawać się mogło, że mówimy o uczuciu i emocjach równie dobrze znanych pod wszystkimi szerokościami i długościami geograficznymi. A do tego brak możliwości zmienienia czegokolwiek w teraźniejszości. Już gotów byłem zawołać, przecież to jest bez sensu. Ostrożnie jednak z ferowaniem przedwczesnych osądów. Snuje się tam bowiem niczym ulotna wczesnojesienna mgiełka myśl, że co prawda nie można zmienić teraźniejszości ani przeszłości, ale przecież mamy wciąż wpływ na przyszłość i to od nas samych w dużej mierze zależy, jaka ta przyszłość będzie. Owszem, potrzeba odwagi i determinacji, ale jednak
Jakież to japońskie. Zupełnie niepostrzeżenie otrzymujemy ważną życiową lekcję. Zupełnie jak w jednej ze starszych filmowych wersji opowieści o Musashi Miyamoto, który peregrynował po Japonii, by odbierać nauki od wielkich mistrzów. Przez cały odcinek mogło dziać się bardzo niewiele, aż przychodzi ten moment, krótszy niż mrugnięcie okiem, po którym mistrzowie, ukłoniwszy się sobie nawzajem, rozchodzą się bez słowa, każdy swoją stronę, bo oni już wiedzą, jaka nauka płynie z tego, co przed chwilą się wydarzyło. Dwie kolejne sytuacje przedstawione w książce, zanim wystygnie kawa, mają już zdecydowanie większy ciężar gatunkowy. Najpierw dramat rodzinny. Śmierć jednej siostry usilnie namawia drugą do powrotu do rodzinnego domu. Śmierć ma miejsce w Tokio właśnie przy okazji kolejnej próby przekonania, namówienia do powrotu. Niby bezpośrednio nie jest z tym związana, to dochodzi do wypadku samochodowego, a jednak wielki cierń w sercu pozostaje. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić, by móc dalej żyć. Na trzeci przypadek, tu już jest emocjonalna bomba. Nie opowiem o nim już nic więcej, bo tam każdy detal jest ważny. Mogę jedynie zapewnić, że wzruszenie na koniec jest ogromne. Chłopaki nie płaczą? Spotkało mnie wielkie szczęście. Wszystkie trzy książki, które ostatnio przeczytałem, były bardzo dobre, a przy tym niesamowicie różne. Gdzie śpiewają raki, chłopiec z latawcem, o zanim wystygnie kawa, dostarczają tak różnorodnych doznań i wzruszeń, że trudno jest doszukać się elementów wspólnych. Mimo to wszystkie trzy są godne polecenia, co niniejszym czynię. Gorąco polecam każdą z nich. A teraz już dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do komentowania. Do widzenia.